Ula Małecka, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Koszarowej. Szpitala jednoimiennego, który od marca zajmuje się pacjentami z koronawirusem. 6 marca w 2020 roku do naszego szpitala trafił pierwszy pacjent z koronawirusem. To był dla nas bardzo trudny czas. Tych pacjentów przybywało lawinowo. Szukaliśmy bardzo różnych rozwiązań, w jaki sposób nie tylko pomagać pacjentów i ich leczyć, ale przede wszystkim jak zabezpieczać inny personel, innych pacjentów, którzy nie byli chorzy na koronawirusa, a jednak pojawiali się w szpitalu. Szukaliśmy rozwiązań, które mogłyby nam zabezpieczyć szpital, personel i znaleźliśmy te lampy UV, które pomogły nam w bardzo szybki i skuteczny sposób usuwać z pomieszczeń drobnoustroje. Pani Ulu, gdzie trafimy przede wszystkim te lampy? Na którym oddziale? Mamy w tej chwili tych lamp ponad 100, czyli właściwie mogę powiedzieć, że te lampy są wszędzie, ponieważ trafiły i na oddziały, i znajdują się w ciągach komunikacyjnych, i znajdują się na oddziałach, w salach pacjentów, wszędzie tam, gdzie powinny się znaleźć, ale również w diagnostyce obrazowej, również na klatkach schodowych, a także w biurach administracyjnych. Lampy z naszego punktu widzenia są bardzo wygodne, dlatego że one właściwie działają u nas od marca i one są nie tylko bezobsługowe właściwie, ale też są bezawaryjne, ponieważ działają na okrągło, są włączone, są lekkie, więc łatwo je przestawić, przesunąć. No i generalnie personel medyczny jest zadowolony ze sprzętu, który pomaga, a którym nie trzeba się specjalnie zajmować. Jesteśmy na oddziale zakaźnym, gdzie właśnie jest włączona lampa. No i sobie oczywiście pracuję. Hej. Jesteśmy na oddziale chorób zakaźnych. Proszę mi powiedzieć, od jakiegoś czasu Państwo macie u siebie na oddziale lampy UVC. Czy one w jakiś sposób Wam pomogły i jakie macie odczucia używając tego? Znaczy, to są nasze odczucia, że no na pewno w jakimś stopniu no zabezpieczają nas. Tak jak spojrzeć można tu, one są porozstawiane różnoetapowo na całej długości oddziału po to, żeby zabezpieczyć korytarz, który jest punktem takim zbiorczym przemieszczania się i nas, i chorych, jeśli muszą być przetransportowani do placówki, do różnych pracowni na badania i tego typu rzeczy.